Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Zrobiłam dzisiaj takie porządki w mojej szafie. Mam tutaj dwie torby, które pójdą na cele charytatywne. Już właśnie je odłożyłam, spakowałam, naprawdę upchałam mocno. W zasadzie trzy torby, jedna już jest w bagażniku, Natalka zaniosła. I naprawdę teraz szafa wygląda o wiele, wiele lepiej. Możecie sobie tutaj luknąć. Zerknąć sobie, no teraz to ja mam miejsce na nowe zakupy. Wiecie, w poniedziałek, czyli 12 kwietnia, otwierają u nas się sklepy w UK i ja mam nawet dzień wolny, żeby właśnie tam pójść i kupić sobie coś nowego, świeżego. Tak więc ubrania, które już nie noszę dłuższy czas, odłożyłam je tutaj. Tam są też Natalki ubrania, które były odłożone. Myślałam, że pójdą do mojej koleżanki. Koleżanka wzięła trochę, nie wszystko, tak więc reszta pójdzie po prostu właśnie na cele charytatywne. Bardzo się z tego cieszę, że udało mi się to zrobić nawet dosyć szybko podczas pracy, podczas przerwy w zasadzie. Dzisiaj wybieramy się z Jake'iem na taki dłuższy spacer, pierwszy jego spacer. Słuchajcie, przyciszę tylko tutaj mój telefon i zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Jesteśmy już po szczepieniach, pan weterynarz powiedział, że już możemy z nim wyjść, tak więc dzisiaj pójdziemy. Pogoda jest nawet całkiem fajna, jest około, nie wiem, 13-14 stopni, coś takiego, więc zabierzemy jego. Mam nadzieję, że przejdzie duży, spory kawałek. Natalka wybrała, bo postanowiła, że pojedziemy do Rice Lip Lido, więc pojedziemy tam, zobaczymy, jak to będzie wszystko. Pewnie połowę drogi będę go niosła na rękach, no ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze przed tym muszę skoczyć oczywiście na pocztę. Być może pojadę jeszcze do Tesco wieczorem, ale jeszcze zobaczę, może pojadę po prostu w sobotę na chwilkę. Ja w ogóle pomalowałam sobie włosy odrost i wyszły takie trochę żółtawe kolory, ale jest odświeżony, tak więc jest ok. Teraz wiem, że po prostu muszę kupić farbę jasny brąz, a nie ciemny blond, tak więc taka moja nauczka, bo to jest farba, którą miałam wcześniej już i właśnie też wcześniej ją malowałam. Mam oczywiście jakiegoś nieprzyjaciela na mojej twarzy, no niestety, chyba nadchodzą te dni, tak więc no coś mi tutaj wyskakuje. Czekam na te moje suplementy, było napisane, że już jest w drodze paczuszka, tak więc jak tylko przyjdą, zacznę je brać i zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Mam nadzieję, że tak. W ogóle napiszcie mi, co tam wy porabiacie, co robiliście w weekend, bo pewnie zobaczycie ten vlog dopiero po weekendzie. W ogóle się będzie premiera też vloga, już ustawiłam wszystko. Widzę, że już kilka osób nawet czeka, tak więc fajnie. Dostałam właśnie dwie kartki wielkanocne, niestety po Wielkanocy, ale dziękuję, dziękuję wam bardzo mocno. Zaraz wam pokażę, od kogo i co dostałyśmy. Dostałam takie fajne karteczki, zobaczcie. Czekajcie, to oczywiście nie, to jest torebki Jake'a. Dostałam dwie piękne kartki. Ta jest od Joasi, a ta jest od Urszuli. I tutaj dostałam przepiękne ozdoby. To będzie już na następny rok na pewno. To jest po prostu śliczne. Naprawdę nie widziałam czegoś takiego. To jest zawieszka. Takie zawieszki miałam tutaj zawieszone na moich tych tulipanach. Tak więc super, będę miała na następny rok. Maseczki. Nie miałam tej. To jest jakaś, nie wiem, przeciwstarzeniowa dynia z Food for Skin. Więc sprawdzimy. I tu jest z tej Niuki czarna owca. Chyba widziałam tą maseczkę u Sylwii na kanale. Ja jej nie miałam, więc sobie wypróbujemy. I bardzo się zdziwiłam, bo szeleściła bardzo ta koperta, nie wiedziałam, co to jest, a są to nasiona rzeżuchy. Dziękuję ci bardzo, Urszula. Ja, wiecie co, moja mama w ostatniej chwili mi dorzuciła do paczuszki rzeżuchę, bo się zastanawiałam, gdzie ja ją mogę sobie kupić, tak więc będę ją miała na następny rok. Odłożę ją sobie i naprawdę dziękuję, jesteście po prostu kochane. Natalka się tutaj chilluje na podwórku, słoneczko wyszło, fajnie, nie, Nat? Fajna huśtawka. Naprawdę, już też sobie siedziałam. Jest super. Właśnie akurat z tej strony jest słońce, więc przy jakimś opalaniu czy coś, no naprawdę fajnie. Świetny zakup. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air.
No i jesteśmy na spacerku. Jay, kochany. Siedziała dzisiaj z przodu, nie? Natalka z tyłu. A Jake z przodu siedział, ale chyba jednak będzie je z tyłu, bo trochę mi przeszkadzał. Zobaczcie, jak zgniótł swoje siedzenie. No, teraz to on już jest grzeczny, ale na początku to było. Siedziało, nie, Jake? Teraz idziemy trochę pochodzić i zażyć trochę świeżego powietrza. Pierwszy dłuższy spacerek z Jake'iem. Fajnie, nie ma ludzi. Popatrz, co tam jest? Nie widziałam to. O, tam jakieś przejście, no faktycznie. Nie widziałyśmy tego. Tutaj sobie przyszłyśmy, zaparkowałyśmy i idziemy. Fajnie, że nie ma ludzi, bo tutaj w weekendy to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj mamy piątek. Już ktoś wziął? No tak, oczywiście. Trawa. Nie, nie, Jake, chodź, idziemy. Jaki szczęśliwy on jest. Jake właśnie znalazł największy patyk, jaki może. No zobacz, jak dumnie z nim chodzi. O, Jake, jaki ty jesteś śliczny. Jaki duży patyk. Wow, gdzie ty go zaniesiesz? Będziesz jeszcze niósł? O, ale ci fajnie. Dasz radę? No to super, no to niesiemy. My już wróciliśmy ze spacerku. Jay był taki zmęczony, tak? Zmęczony byłeś? Tak? Nachodziłeś się? No. Zaraz wam pokażę, jakie ubranka fajnie kupiliśmy dla niego. Przyszły już. I dostałam jeszcze jedną przesyłkę. Zaraz wam pokażę, co dzisiaj przyszło. Żółwie zostały nakarmione i Jake jest tak zainteresowany tym, tak? Jake, czym ty się interesujesz? Też byś chciał zjeść ogórka i sałatę? Tak? Kto to jest? Zobacz, kto to jest? Twój kolega? Jake, nie wolno tego jeść. No. Jake, no. Bad boy. Sit. Jake, sit. Jake, sit. Sit. Jake, come here. Sit. Good boy. Good boy. A to jest żółwik sobie je. Gdzie jest ten mały? A tutaj śpi jeszcze. Jeszcze się nie obudził dziś. Patrzę, że tutaj Jake przeniósł swoje łóżko na sam środek pokoju, tak? I śpisz sobie, czy udajesz? Może śpisz? Tak odpoczywasz sobie, tak? No, gdy wziąłeś Natalki case na telefon. Mhm. No, widzę, że tutaj coś się dzieje. Zabawki wszędzie. Nieźle. Nieźle Jake tutaj rozrabia. Zrobiłam zamówienie na AliExpress i w końcu do mnie doszły takie ubranko dla Jake'a. Tu jest taka jakby bluza z kapturem, to ma nawet taką, wiecie, ala kieszeń. Już w tym w zasadzie chodził raz. Jest naprawdę fajna. Wypróbowałyśmy, to jest super rozmiar. I teraz akurat fajnie na takie, wiecie, chłodniejsze dni. A to już jest dużo większe i to jest na takim bardziej polarku. Myślałam bardziej już o jesieni. To jest rozmiar XL, a tamto jest MK. Takie fajne w misie, niebieskie ubranko dla niego. I przyszła zabawka. Wzięłam taką świnkę z tym piszczałką taką. To kosztowało, nie wiem, czy funta, czy coś takiego, może nawet chyba mniej z Chin. Troszeczkę czekałyśmy na to, ale jest. Ja się najbardziej cieszę z tego, bo naprawdę on super w tym wygląda. Przyszła do mnie przesyłka dzisiaj, tak wieczorem. Nie wiem, dlaczego pan listonosz przyszedł tak późno, bo był z rana również. Dostałam przesyłkę i jest to przesyłka od Marty z kanału Marta w Biegu, tak więc bardzo ci dziękuję. Niczego się nie spodziewałam. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Ja tego nie otwierałam wcześniej. Co tutaj jest? Co? Jakie śliczne, zgoplane takie... to jest zajączek, tu miał być chyba kurczaczek. Czekoladki. Dziękuję ci bardzo, Martuś. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Znaczy, że jest nawet kartka świąteczna. Zapewne ją jeszcze troszeczkę tutaj postawimy, ale jest śliczna, taka fajna z brokatem te jajeczka ma. Jest piękna, naprawdę. Teraz przeczytam sobie życzenia. Wow! No, takiej to jeszcze nie miałam maseczki. I to jest jakaś chyba ujędrniająca maseczka. I Jaeyun? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Tak wygląda maseczka. Wow. Czy ja coś tutaj się doczytam? Jaeyun Cosmetic. No, nie widziałam czegoś takiego. Kolejna. Też nie widziałam takiej maseczki.
Love Recipe, a pomaska jakaś jabłkowa maseczka, chyba koreańska z tego co widzę. No świetnie to wygląda. No będziemy testować. I jeszcze jedna jest Fruida i ta jest Purifier, nie pamiętam jak to się mówi po polsku. Może tu jest napisane. Mango oczyszczająco wygładzająca maseczka w płachcie. Frudia Winter Squeeze Mask Mango. Wow, no takich maseczek to jeszcze w życiu nie miałam, tak więc wypróbujemy sobie. Dziękuję Ci Martuś bardzo, bardzo mocno. Widzę, że Jake tutaj jeszcze się bawi zabawkami, już jest dosyć późno, a jak widzicie jeszcze jest jasno na dworze. Już mamy dobrze po godzinie 7, ale widzę, że zaraz już chyba słońce zachodzi. Ja specjalnie postawiłam teraz kamerę tutaj w oknie, żeby mnie lepiej było widzieć. Tu jeszcze bardziej mi coś tam wychodzi, no ale już niedługo dostałam te tabletki od lekarza, więc mam nadzieję, że ta moja cera się trochę poprawi. No i czekam nadal na te suplementy diety, tak jak Wam wcześniej mówiłam, więc zobaczymy, czy to zacznie działać. Mam nadzieję, że tak. Ja już się będę z Wami teraz żegnała, mam nadzieję, że miło spędziliście z nami dzień. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napisałam już w ogóle osoba, która wygrała ostatnie rozdanie pod tamtym filmikiem, tak więc zobaczcie, czy to może Wy wygraliście, bo jeszcze nikt się do mnie nie odezwał, więc pamiętajcie, jeżeli nikt się nie odezwie, to zrobimy jeszcze raz to rozdanie, bo patrzę, że ten łapacz snów jest chyba trochę jakiś, nie wiem, no nie ma szczęścia po prostu. Tak więc wejdźcie na tego vloga, zobaczcie, czy Wy wygraliście, bo tam zostawiłam osobę, która wygrała losowanie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name.